Cześć, witajcie. Wędkarstwo, idziemy na ryby. Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem metoda, ale metoda taka zwykła, prosta, taka jaką lubię, dlatego że ostatnio było dużo nacisków na takie zawodnicze łowienie, dużo sprzętu, jeszcze oczywiście więcej talentu, ale dzisiaj będzie, słuchajcie, sam talent, sprzętu mamy minimalnie. To jest taki sposób łowienia, jak ja bardzo lubię, jak i Wy na pewno często właśnie reprezentujecie. Tego jest taki mały challenge, bo będziemy łowić tylko i wyłącznie na jedną przynętę. Będziemy łowić tylko i wyłącznie na pelet zmieszany z zanętą i będziemy tylko i wyłącznie łowić tak jak lubię, bo dzisiaj jest wszystko co ja bardzo lubię, co jest moje ulubione, czyli dystansik, a to znaczy, że jesteśmy nad jeziorem Sączkowo, właściwie jezioro jest Kazimierz, ale w miejscowości Sączkowo, to tutaj odbędą się nasze zawody Król Metody już za tydzień. Przyjechałem sobie na obczajkę, oczywiście, dawno nie byłem, w każdym razie zapraszam do oglądania, będzie ciekawie, taki mały challenge, jeżeli chodzi o przynęty, nastawienie, naprawdę mówiąc prosto, znaczy, że będzie prosto i będzie po mojemu, tak jak lubię, zapraszam do oglądania. Bardzo prosto, tak jak wspominałem, bierzemy tylko to, co trzeba, czyli mata, oczywiście pokrowiec, podbierak i tu mamy krzesełko. Wiem, już się pojawiają pytania, jest to nowy Kuzo, ale to nie jest jeszcze wersja finalna, nic nie mogę powiedzieć, to jest dopiero prototyp, jak widzicie dobrze, na nodze 36. I tyle. Zobaczymy, jak to się wszystko pojawi. I dzisiejszy taki jakby challenge, czyli no wiadomo, towarek to taki jak zawsze, bo to musi być, jak chcemy połowić. I mamy ciekawe rzeczy. Mamy tylko jedno pudełko przynęt. Tutaj sobie zobaczcie. I też skłamałbym Wam, jakbym powiedział, że ja te przynęty testuję. Te przynęty już są przemielone i mam do nich duże zaufanie, także zobaczymy, jak będą się dzisiaj spisywać tylko i wyłącznie łowiąc na jeden kolor. I nowe podajniki od Prestona dystansowe. Chcę zobaczyć, jak one w tym mule będą pracować. I dlaczego powiedziałem prosto? Prosto dlatego, że mamy dosłownie wędkę, trzy podajniki, pelet, zalewę, podpórkę, krzesło, podbierak i matę. Czyli taki zupełnie, słuchajcie, standard tego, co jest potrzebne. Jest to bardzo wygodne łowienie i nie trzeba za dużo kombinować. I tym sposobem można fajnie sobie połowić, nałowić się i pojechać do domu zadowolonym, bez noszenia, bez jakiegoś turbo sprzętu, bez jakiegoś nie wiadomo jakiego podejścia. Ale już wiem, że popełniłem wielki błąd i już wiem, że chyba mamy problem na 100%. Słuchajcie, absolutnie nie mam żadnego przyponu, ale tragedia. No grubo. Nie wiem, czy gdzieś coś tu znajdę, ale coś czułem, że coś za prosto się chyba przygotowałem. Kurczę, bolek. Może tu coś gdzieś znajdę, gdzieś w jakimś plecaku, coś starego. No cóż, wtopa. Jakbym miał kosz, to bym tam znalazł jakieś stare odpadki. Ale w tym wypadku nie, ale jest nadzieja, że na wędce jest przypon, także spoko. No i co tu powiedzieć, no tak czasami bywa, za prosto się przygotowałem, ale wracając do konsensusu, rozrabiamy sobie towar, też Wam pokażę, jak łatwo go można rozrobić w inny sposób niż zwykle i zaczynam łowić. No to robimy sobie towarek, teraz starczy nasypać pelet. Oczywiście nie granulat, tylko pelet, bo granulatu tak rozrobić nie idzie. Zalać go wodą. Lepsze są mniejsze podajniki, tak żeby to było widać, co tu się dzieje. Zawsze ja tak zalewam, żeby go po prostu nie pokrywać całego wodą, ale żeby ta woda, jak się wciśnie paluszek, od razu się pojawiała. Także tak to wygląda. Ta cała woda zostanie wypita przez ten pelet. Do tego idzie zalewa. Dzisiaj zupełnie inna zalewa. Bardzo rybia, śmierdząca. I to sobie teraz musi dojść. I jak dojdzie, to podsypię zanętą, bo boję się, że ta zanęta weźmie mi wodę. Ale w sumie dopracujemy to na pewno. Nie będzie większego problemu. Tutaj zanętę mam w paczce po pelecie. Dosłownie, zobaczcie. Tyle tej zanęty. Bo tutaj mączka się pobryliła. Trzeba ją roztętegować. O, i to jest już towarek, który chwilę sobie postoi i będzie już cac. Super, bardzo łatwe. No i teraz chwila prawdy, zobaczymy, czy ja mam przypon. Jest jeden przypon na wędce. Wow. Tak jak mówię, dzisiaj moje ulubione rzeczy, więc mamy taką ulubioną ostatnio przynętę, ulubiony towar.
i oczywiście ulubioną wędkę i ulubione łowienie na dystansie. Dlatego jestem bardzo happy, bo lubię w ten sposób łowić. To takie wyzwanie dla mnie i jest fajny trening. I tak jak mówię, można się podszkolić. Nie musi to być stricte zawodnicze łowienie, ale na pewno, jeżeli chodzi o rzuty, to się fajnie pouczymy. Jest to Zemex Razer 390, 140 gram wyrzutu, 105 metrów tą wędką osiągam, ale to już wiecie, tak naprawdę mocno, spokojnie, relatywnie się łowi 80-90 metrów, to tak sobie można spokojnie łowić. Dzisiaj w zestawie z żyłką strzałową oraz żyłką główną 0,20. No, na 0,18 jeszcze się boję wejść, bo jest to naprawdę cieniutka żyłeczka. Poleci to dalej, ale 0,20 jak na razie mi wystarczy. Kołowrotek Preston Intensity 720. Jest to kołowrotek, który w swojej specyfikacji odpowiada takiemu kołowrotkowi jak Daiwa TDR Distance, Daiwa Castism. Oczywiście ktoś mi powie, że to nie Daiwa, to Preston, gdzieś tam Chińczyk. Oczywiście robione w Chinach. Nie ma tutaj się do czego przyczepić. Co jest istotne, to to, że w zestawie są dwie szpule. Szpule są profilowe, jest wolna oscylacja. Szpule są tak samo szerokie i długie jak te od Daiwy. Do tego kołowrotek jest bardzo lekki, nie waży dużo, a to jest, tak jak widzieliście, odcinek dystansowy, dla mnie bardzo ważna rzecz. Oczywiście to jest jeden zestaw. To jest zestaw taki, no powiedzmy sobie, już średnia półka, bo tutaj oczywiście można sobie kupić jeszcze drożej. I drugi zestawik mam w razie czego jeszcze nie rozłożony. Tutaj taki zestaw dla początkujących bardziej, jeżeli chodzi o dystans, ale w sumie już nie taki. Zapomnijcie, co powiedziałem. Zestaw po prostu niedrogi. Jest to Daiwa Enzon Distance Feeder. Do tego kołowrotek taki już też duży, z dużą szpulą, ale ciężki. Czyli tutaj mamy akurat Armadale Big Pit, ale odpowiednikiem tego kołowrotka są te Haldorado, takie czerwone, albo bardzo fajne, z bardzo fajną oscylacją w kołowrotki Delfin, które mamy też na sklepie u nas. Także no, minus tego kołowrotka jest taki, że on jest po prostu ciężki. Wędka jest fajna, zgrabna. Oczywiście gram blank już jest tutaj grubszy. Nie ma przelotek typu K, ale są duże. Same przelotki światło na szczytówce są duże. Daiwa wie, co robi. Kijek fajnie, szybko pracuje, szybko gaśnie. To jest zestaw rezerwowy. Jeżeli tam by się miało coś wydarzyć, mamy tylko jeden przypon, także jest wesoło. I zakładamy podajnik teraz na wędkę. I zaczynamy od razu łowić, jakie to jest piękne. Rozpoczęliśmy już wędkowanie, na razie skromnie, 80 metr, oczywiście na kijkach, bo to nie jest tak, że ja wam coś mówię, a biorę to z powietrza. Jeżeli chodzi o podajniki, to na razie po tym pierwszym rzucie jakoś nie stwierdziłem, że to tak jakoś super lepiej lata, ale dzisiaj jest taki problem, że łowię z żyłką, a jeżeli mam żyłkę zamiast plecionki, to ciężko mi się będzie do tego odnieść, ponieważ zawsze łowię tutaj z plecionką, a z plecionką, jak wiadomo, to leci lepiej. Ale ja muszę sobie porzucać i wczuć. Te pierwsze rzuty zawsze są tragiczne, dlatego nie rozpędzam się z siłą, nie rozpędzam się z niczym, spokojnie. Jeżeli chodzi o te podajniki, to w wersji to jest chyba medium. Pasują one do foremek Matrixa. Słuchajcie, każda gumowa foremka będzie do tych podajników pasować, jeżeli tylko nie będzie za mała ta foremka, bo one są po prostu na tyle fajnie no, plastyczne te foremki, że można tutaj sobie wiele zrobić i można sobie taki no, podajnik tym wypełnić. Wiem, że pasują też na pewno foremki Guru i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest kwestia pobawienia się z tym. Ja mam tu akurat Matrixa i do tych medium pasuje. A jeżeli chodzi o wersję large, to na pewno nie pasuje. Do large'a będzie już prędzej pasował ten Guru Large na pewno, bo dostałem takie informacje, że pasuje. Jak dobrze wiecie, uwielbiam tą foremkę, ale niestety tej foremki już nie mam, bo ją zgubiłem. I tyle, szkoda. Ale nic się nie dzieje. Będziemy to łapą wypełniać, jak będzie trzeba, bo też można. To jest podajnik typu łódka, czyli ma po prostu burty. I najzupełniej w świecie będzie można to wypełnić ręką i bez żadnych większych problemów zarzucić do wody. Co ciekawego, one mają inaczej rozmieszczone obciążenie. To obciążenie jest na dole i
pada w ten sposób na pewno. Ciekawe, jak to się zachowuje na dnie, ale być może to obciążenie jest tak rozmieszczone, że on spada tak, ale kładzie się później, bo tutaj też jest troszeczkę tej masy. Myślę, że to jest spoko wymyślone i tak to powinno działać. Tak to działa przynajmniej na powierzchni. On jakby nie wpadł. Słuchajcie, nawet jak spada tak, co jest ciekawe, ja wam to pokażę, bo to jest bardzo ciekawe, to on się kładzie się na tym. O, będzie coś przynajmniej ciekawego do pokazania, tylko że ja tutaj nie mam tego. Zobaczcie, jak tak go prosto składziecie, a to nie widać chyba, to on zawsze się kładzie do dołu. A spróbujcie nawet tak sobie go rzucić. Widzicie, też się fajnie ten ciężar odbija. Widzicie? To jest bardzo ciekawe. No, jak tak płasko rzucimy, to już się nie da, ale jak tak się da, to on się fajnie odbija i kula. Także mi się wydaje, że fajnie pomyślany podajnik. Generalnie podoba mi się podajnik, bo lubię łódki, bo wiecie, do dystansu to jest coś pięknego. Tylko ciekawe, jak to wygląda w mule. A w mule może być tak, że skoro to obciążenie jest w ten sposób, to może on w tej mule tak wpada w ten muł i on to się tym może zatopi, a tu będzie wystawał i się obsypywał. No ciekawe, nie? Ciekawe. Przydałaby się kamera pod wodą. O. Powiem wam tak, już mamy 5 rzutów za sobą i nie chcę pyknąć. Nie chcę pyknąć i czuję, że jest muł. Dlatego wywalamy ten mały podajnik, medium, bo takie podajniki tutaj małe nie działają za dobrze. Ryba ich po prostu chyba nie znajduje. I damy sobie ten kaliber większy, 45 gram, duży podajnik, więc relatywnie waży on jakieś 80-70 gram z towarem. Co ciekawe, nie mam dzisiaj lotki, bo chciałem testować same podajniki, ale czpień, na który nakładam ten podajnik, to jest czpień od Matrixa. Jak widzicie, to również wszystko do siebie pasuje. Nie ma problemu i tego już będziemy nabijać rączką. Ręką, dłonią dokładnie. O, towarek sobie doszedł, już fajnie się klei. I zobaczymy, jak to pójdzie. Do rzutu wstaję sobie tutaj, bo jest taki lepszy teren. O, coś tam się wydarzyło. O, widzicie, dlatego zawsze trzeba sprawdzać. I jedziemy na Ruska. Zobaczymy, ten powinien fajniej, mocniej lecieć. O, poszło. Spokojnie do klipa. Siedzimy w wodzie. Uderzenie o wodę było dosyć mocne. I zobaczymy, czy podajnik, czy zmiana podajnika przyniesie rezultat. Bardzo to będzie ciekawe. Jeżeli tak, no to niestety te małe podajniczki tutaj nie będą dobre. Będą dobre tam, gdzie jest twardsze dno. No, jestem bardzo ciekawy. Zobaczymy. I czekamy. Może się uda coś złowić jednak dzisiaj. Zobaczcie, pojechał. Pojechał parowóz. Na pierwszym rzucie z dużym podajnikiem. Wiele to mówi. Wiele to mówi. Te mniejsze podajniki, jeżeli jest muł, moim zdaniem nieskuteczne. Te duże jak najbardziej skuteczne, jeżeli można tu coś mówić po pierwszej rybie, której jeszcze nie ma. W ogóle jest śmiesznie, bo dzisiaj mamy, tak jak powiedziałem, taki challenge. Oprócz tego, że jest bardzo prosto i skutecznie, z tego co widać, to jest jeden przypon, jedna przynęta, jeden miksik. Jeszcze powinna być jedna wędka tak naprawdę. O, to jest, powiem wam szczerze, że to jest fajna sztuka, ten karpik. No, będziemy spokojnie sobie go holować, żeby tutaj nic nie popsuć. Ale fajnie. Wędeczka cała pracuje. Zaraz już mu damy spokoju tutaj. To może być jedna z moich większych ryb z tego łowiska. Ale to tego jest właśnie jesień, żeby takie duże klocki z tej wody powyciągać sobie spokojnie. Fajnie. Na razie płynie sobie tam. Chociaż może mi się wydawać, bo ostatnio było trochę tego klasyka i dawno gdzieś tych karpi nie wyciągałem. Okaże się na brzegu, jaki on jest. No ale wypaliło. To mnie cieszy, bo się zacząłem martwić. Bo jednak już troszeczkę siedziałem bez tej ryby. I zobaczymy, co to będzie za sztuka.
I o to chodzi. Dużo, strasznie dużo takich muszek tutaj lata naokoło mnie. Naprawdę jest tego sporo. Dlatego mam kaptur, bo mi to trochę do uszu chciało wejść, założyć gniazdo. No, to nie będzie duża ryba raczej. Ale to jest właśnie to, hol z tego dystansu to jest taki dosyć pracochłonny proces. Najważniejsze, żeby nie stracić tego jednego przyponu, kurczę. Bo to będzie lipa wtedy. Już tu jest blisko. Czekamy teraz do strzałówki. Wtedy już będę się czuł bezpieczniej. Na plecionce nie ma tego problemu, ale na plecionce jest problem taki, że po prostu te pierwsze momenty holu są bardzo niebezpieczne, bo wszystko jest bardzo sztywne. Jeżeli mamy dosyć sztywną wędkę do dystansu, to z klipem może być problem. A na żyłce jest wszystko fajnie zamortyzowane. Nie, nie jest to wielka sztuka. Przyzwoity taki bym powiedział. Przyzwoity karpik. Podjechał fajnie. I mamy sączkowskiego karpiczka. Podwiniemy gościa. Mogę sobie dłuższy podbierak rozłożyć. Chodź tu. Gdzie uciekasz? Ale się wkurzył teraz. Popsułem to podbieranie kompletnie. Ohoho. Widzicie, tyle problemu z takim wcale niedużym karpiem. Ale idziemy wam go pokazać. Przypon uratowany. To się liczy. Karpik nie jest za duży, za ciężki, ale jest dosyć długi. Fajna rybka. Ojej, nie na wędkę, chłopie. No, jest żywiołowy. Nabijamy przynętę, zobaczcie. O, teraz już tylko ręcznie. Wyczytałem, że lepiej się te podajniki nabija tak, żeby przynętę dawać na górę. I tak też to robię. O. Jeszcze troszeczkę damy. W ten sposób on jest bardzo fajnie opływowy i się fajnie właśnie przebija przez flocie się przebija fajnie. O. Od razu, w kolejnym rzucie, od razu pojawiła się następna ryba. Teraz już hol będzie bardziej sprawny, bo już wiem, że to nie jest gigant. A chyba, że to w ogóle nie jest ryba, bo coś mi tutaj nie pasuje. Coś mi tu nie pasuje. Jest ryba. Tylko czemu tak jakoś dziwnie się zachował? A, jakiś taki mały ten karpik. Czyżby Kaziu być może coś tutaj dopuścił, bo ja takich ryb tutaj jeszcze nie widziałem. Jest łuskacz. I teraz się tutaj będzie mocował. Chodź, 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 chodź. Mamy cię. Dlatego byłeś taki skory do wchodzenia w zaczepów. Ciemniejsza rybka znowu, ale jest pełno łuski, pięknie. Wypinamy, pokażemy tylko tak z podbieraczka, jaka ładna ryba. Świeżutki, na pewno świeżutki. W bardzo dobrej kondycji. Jeszcze widzę, że taki żwawy fisz. Jedziemy, na razie. Dwie. Na razie są dwie. Uhoho, cały czas coś tutaj robię niedobrego. Z tymi... Oś mi się tam pokręciło, kurczę.
Przypon jeszcze jest. Przypon jeszcze jest. Więc dobrze. Hi, hi, hi. Teraz wystarczyło trafić w punkt i ryba pojawiła się dosłownie po 2 minutach. Tak więc teraz będziemy łowić tak długo, aż będą. Potem najwyżej jak nie będą, to chwilę poczekamy. I jeżeli dalej ich nie będzie, no to się przerzucimy dalej. Tak to bardzo w wielkim skrócie wygląda. Także dzisiaj tak będziemy się bawili. Wypełniamy podajnik. Z tych jestem już zadowolony, z tych dużych, większych podajników. Uważam, że one będą docelowo z lotką jeszcze, bo dzisiaj tak mówię, nie mamy lotki. Jak do tego jeszcze by przyczepić lotkę, to będzie ogień. To będzie ogień, ten podajnik, tak myślę, bo 80 metrów to tak se oleci fajnie. I mamy kolejnego karpika. Zobaczcie, jak mi tu ucieka w te krzaki. Spróbuję zrobić tak, żeby zawrócił. Czyli w te krzaki go podciągam. Zobaczcie, i już zawraca. I już zawrócił chłopak. Także fajnie, znowu się udało to pokazać. Ale jeszcze nie jest do końca pewne. Tu nie idź, bo tutaj cię ciągną, chłopie. To tu nie chcesz iść. I zobaczcie, jak sobie odbija w naszą stronę. Teraz chwileczkę poczekam, niech on idzie pewniej tutaj. O. Bo po co mam i w krzakorach siedzieć? O, i już go mamy pod kontrolą. Także karp numer 3 pod rząd, jest bardzo fajnie. Na razie bardzo punktowo łowimy. Ja wam będę od teraz w odcinkach zawsze mówił, co ja robię z tym klipem. Bo to nie tak do końca właśnie jest, że się łowi cały czas w tym samym miejscu. Generalnie to by trzeba było jakiś taki grubszy wykład zrobić, na czym to polega. Ale cały czas łowię punktowo, to znaczy, że łowię w tym samym miejscu. Z jakimś tam oczywiście marginesem błędu rzutowego, bo takie coś na pewno jest. I chodzi o to, że czasami te karpiki albo inne ryby czy leszcze odskakują. One przypływają, tak mi się wydaje, biorą kilka hapsów i się gdzieś zaczynają kłębić naokoło. Dlatego łowimy w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu. Jeżeli nic nie ma, idziemy w ogóle dalej. Także jest kolejna rybka i znowu taki mniejszy. To jeszcze nie jest czas na te sączkowskie byki. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Na pewno są bardzo silne te ryby. Widać, że one są jeszcze pełne mocy. Bo świeża ryba, słuchajcie, to jest zawsze dobra rzecz dla każdego łowiska. Ona wtedy troszeczkę rozgoni te wszystkie stare byki. A jak wiadomo, jak nie ma świeżej ryby, to te ryby robią się markotne, gdzieś tam nie biorą tak, jak powinny. Świeża ryba to jest zawsze dobra rzecz, dlatego polityka tutaj na tym łowisku w ogóle z tymi rybami jest super. Dlatego one cały czas żyje, cały czas są fajne wyniki, cały czas się fajnie łowi. Ajajajajaj. Bo tutaj generalnie łowi się takie przedziału 5-kilowym ryby, a tutaj ewidentnie jest rybka taka mniejsza. O, tutaj mamy przynętę do powtórnego użytku. Cały czas na nasze fiolety. Generalnie trochę więcej można powiedzieć, skąd ten kolor się wziął. Bo tak jak mówiłem, to nie jest żaden test, bo ja już tym przynętom ufam, bo ja już je dosyć długo testuję i ja już wiem, że one fajnie działają. Fiolet to jest bardzo dobry kolor, dlatego że ryba go po prostu bardzo dobrze widzi. Obok różowego fiolet jest jednym z najlepiej widocznych kolorów. I zdecydowanie i warto mieć też taki kolorek w swoim arsenale, oprócz oczywiście kolorów typu różowy, pomarańczowy i żółty. Także jest, widzicie, taka mniejsza rybka, bardzo mnie to ciekawi. Dowiem się, jeżeli będę wiedział, to później wam powiem. No i mamy kolejną rybkę. Bardzo ładnie podhaczony, tak mocno. Jedną ręką. Ciężko to odpiąć, przynętę sobie wypiąłem, ale nie rybę. No wyskakuj. O. Już taki zgrabniejszy.
Już taki zgrabniejszy, znowu z takich długich i bardzo silna ryba, muszę wam przyznać. No, jeszcze złowimy jedną rybę na ciebie. Ograniczona ilość. I uciekaj, przyjacielu, czwarty. Czwarty, już można mówić o tym, że jest bardzo dobrze. O. Wspaniale. Udało się już wyholować 8 ryb, wszystkie na jedną i tą samą przynętę i na jeden przypon. Także jak na razie challenge się świetnie udaje. Oprócz tego zobaczcie, co tu jest. Na tej półce jest tylko pelet, jedna przynęta i to wszystko. Odkąd odkryłem, że ten duży podajnik lepiej działa. W sumie nie odkryłem, bo to jest coś, co zawsze wiedziałem, że tutaj jest, ale jednak dałem szansę tym małym. To po prostu się cały czas dzieje, jest fajnie. Udało się nawet branie nagrać, jedno, drugie. Także jest bardzo w porządku. I teraz właśnie mamy przestój. Mamy przestój i po tym rzucie, jeżeli nic nie będzie się działo, to przerzucę się po prostu 5 metrów dalej i założę się, że od razu złowię rybę. Także bardzo ciekawe, poczekamy sobie, zobaczymy. I zaraz dokonamy rzutu. Jeżeli zobaczycie ujęcie z rzutu od razu, a nie rybę, to znaczy, że poszliśmy 5 metrów dalej. Jednak zaskoczyło te 80 metrów, jakoś chyba nie widzę żadnych tutaj teraz argumentu, żeby rzucać dalej, bo po co? Nie ma sensu. W ogóle te brania tutaj nie są agresywne. Ciekawe jakby było na pleciące, bo jak widzieliście teraz, bo tutaj akurat udało się nagrać dla was branie, widzieliście pewnie, że ten karpik sobie tak cyk, a potem dopiero zaczął mocniej odjeżdżać. Tylko uniosłem wędkę i holujemy. Generalnie nie ma na razie dużych ryb, co jest bardzo ciekawe. Zwykle tutaj się trafiają te większe ryby, ale jest taki dzień takiego malaka i tyle. Będziemy łowić te mniejsze. Żaden to nie jest problem. A na grubego jeszcze zapolujemy, bo na pewno będzie polowanie znowu na większą rybę. Do tego się specjalnie przygotujemy. Tak jak wiecie, zawsze kulki proteinowe, duże przynęty, jakieś tam nęcenie na pewno będzie. Będziemy chcieli zwabić tego takiego życiowego, bardziej karpia, bo musimy przebić się przez 11 kilo, bo tak jest na razie mój rekord, to wcale nie jest wielka ryba. I zobaczcie, znowu mi w te krzakory tu płynie, spróbujemy znowu gościa zawrócić. Zobaczcie, nie przejmuję się tym. Damy mu trochę czasu. Może nie wyjść, bo już mu za bardzo pozwoliłem tam wpłynąć. Uciekaj, nie chcesz tam iść. Uciekaj, bo mamy dużo do stracenia, bo mamy do stracenia przypon, a drugiego już nie ma. Ha, jest nasz, także fajnie się udało. Łuskacz, teraz on mi się tu wkurzy znowu. A ja zawsze, tak jak zawsze, rozkładam długi podbierak, tak dzisiaj mi się nie chciało, rozłożyłem krótszy i teraz nie mogę go dosięgnąć z taką długą wędką od razu i teraz będzie mi tu szalał cwaniaczek. No chodź, już prawie miałem.
Oszczędzajmy ten przypon, kurczę, bo to już jest 9. ryba. A nie chcemy absolutnie stracić tego przypona. O, mamy cię. Także mamy rybkę kolejną. Jestem bardzo zadowolony z tej sesji już dzisiaj, bo jest naprawdę fajnie, jest spokojnie. I co ciekawe, cały czas to nie jest cały czas jedna kulka, ale na tą wyjąłem już dużo, dużo ryb. Dobrze się trzyma. Tylko nie chcę mieć spodni brudnych, nie mam kombinezonu. Dzisiaj mówię tak zupełnie na lajcie. Podchodzę do tematu. O, cyk. I taki ładny łuskaczek. Łuskaczki zawsze prezentujemy. One są piękne rybki. O, no. Tak, w ten sposób jest bezpiecznie. Piękna łuska. Dobra. Uciekaj, przyjacielu. W swą stronę uciekasz. O, popłynął sobie. Także wracamy. Jeszcze raz i będzie 10 ryb. No to mamy już 10 ryb, z tym, że są w tym spinki. Mam nadzieję, że to się nagrało, bo nie wiem, ale miałem w zwolnionym tempie tutaj rybę. Jak no, powinno być widać. Mam nadzieję, że będzie widać. Jeżeli tak, to pewnie to przed chwilą widzieliście. I naprawdę super. Także 10 ryb, jeden przypon. Widać, że już jest zmęczony, bo coś troszeczkę zaczynają spinać, więc coś tam nie pracuje tak, jak należy. Ale zresztą spinki to normalna rzecz. Jeżeli chodzi o hak, to jest to Kamasan T360, rozmiar 10. Są to bardzo fajne haki, są ostre, a potem mają taki grubszy drut. Jeżeli ktoś obserwuje profil, to widział, co ja pisałem o tych hakach. Oczywiście każdy haczyk idzie wygiąć. Wystarczy, że będzie plecionka, mocny, sztywny hol. I taki haczyk również się wygnie, jak zresztą każdy inny. Chyba, że naprawdę już macie jakiegoś skobla typu 8-6 na karpie typu 20-30 kg, no to one się tak już nie wyginają, ale no takimi się w metodzie nie łowi. To jest fakt i tak to jest. To nie jest tak, że haki się nie wyginają, bo się wyginają. Bo nieraz widzę jakieś zdjęcia, ktoś publikuje, że jest rozgięty. No dobra, no spoko, jedziemy po haku, ale to wygięcie to jest wina tylko i wyłącznie wędkarza, słuchajcie. To nie jest niczyja inna wina. Wina haka to jest, jeżeli on jest za cienkiego drutu, ryby są pokaleczone na łowisku i te ryby się wtedy mocno, szybko wypinają i bardzo często, to wtedy można haczyk winić, a nie jak on się rozegnie przy naszym holu. Tutaj jest ewidentnie, no... Może być tak przecież, że się trafia jakaś trefna partia tych haków i one się wszystkie gną, bo wiadomo, to jest gdzieś robione, gdzieś tam mogło coś później tak, więc z drugiej strony też można i zwrócić honor, ale chwalić tutaj nie ma się czym. To jest takie właśnie moje ulubione łowienie, krzesełko, jedna, dosłownie zobaczcie, jedna kuwetka z peletem, jeden kolor. Przynęt dzisiaj cały dzień, nie było żadnych zmian, nie było żadnych kombinacji, a rybki dopisały są. Mamy już 10 sztuk złowionych, z tego dwie spięte. Na jednym przyponie to wszystko. I to jest tak naprawdę proste wędkowanie. Wiadomo, muszą być ryby, ja wiem, że tutaj te rybki są, tylko trzeba je troszeczkę poszukać, trzeba wiedzieć, gdzie są. Dzisiaj się udało od razu to zrobić na 80 metrze i one tam są. Chociaż w tym momencie już mi się wydaje, że one gdzieś odeszły, ponieważ wyszło słońce, zrobiło się bardzo pusto na wodzie, nie ma żadnego ruchu tej wody, nic, te ryby się nie pojawiają. No, przyszedł okres takiego odpoczynku dla nich, na pewno nie żerują już teraz tak jak na początku. Ale o co chodzi? To jest takie właśnie proste, fajne, moje ulubione wędkowanie. Wiadomo, na zawodach jest inaczej, jak jest inna presja wędkarstwa, wędkarska, jak jest dużo osób na łowisku. Wtedy niestety, ale już niektóre rzeczy mają ogromny wpływ. Zobaczcie, akurat mamy chyba branie, o, ale takie niemrawe, ale zobaczymy. No i jest rybka, także jest 11 i też będzie chyba ta ostatnia, bo naprawdę... Ja wolę, jak jest trudno. Ja zdecydowanie wolę, jak jest trudno i trzeba coś tam w tej wody wygrzebać, wyszarpać. Jeżeli jest tak, że naprawdę wszystko od początku działa, jestem wpasowany, a no niestety dosyć często na metodzie już tak bywa, to mnie to troszeczkę nudzi. Troszeczkę mnie to nudzi, dlatego wymyślam sobie challenge, tak jak dzisiaj. Dzisiaj był challenge, jeden kolor przynęty, jeden miksik, jedna wędka, krzesełko,
i fajnie. A żeby to działało, trzeba po prostu mieć zaufanie do tych rzeczy, żeby nie było tak, że nad wodą będziemy się zastanawiać, a to nie działa, kurczę, muszę coś zmienić. I się zaczyna taka kombinatoryka, która niekoniecznie ma sens, dlatego warto obejrzeć Największe Błędy Method Feeder. Oczywiście nie jestem jakimś tutaj największym guru i wszystko wiedzącą osobą, tylko pokazuję Wam to, co ja uważam, to, co ja myślę, tak jak ja do tego podchodzę i tego się po prostu trzymajmy. Z klipa dzisiaj nie rezygnowałem, ani razu nie przesunąłem się dalej, bliżej nic. Cały czas w tym jednym punkcie biorą ryby. Mówię, to jest sesja rekreacyjna, na łowisku prawie nikogo nie ma, tam raptem z jednej, z drugiej strony jest parę osób. Tam widziałem, ktoś jest i naprawdę rybki są, nie są kolosalne, ale na dużego jeszcze przyjedziemy sobie zapolować, będzie ciekawie. Myślę, nie będzie to pewnie materiał na jeden odcinek, ale na kilka wypadów, bo to nie jest tak łatwo przeselekcjonować tutaj dużej ryby. I idzie karpik kolejny. Tego spróbujemy. Żeby się nie spiął. Przypon już jest zmęczony, słuchajcie, jak już go wkładam, wyciskam tą metodę, to widać, że już jest tak pokiereszowany, ale cały czas jeszcze łowi. Cały czas jeszcze łowi. Ale się wkurzył tu fajnie. No nie wejdziesz w te krzoki. Albo wejdziesz? No, chciał. Chciał mnie oszukać. Ale jest. Także kolejny telefon. Kolejny telefonik, bo troszeczkę tu dzisiaj do mnie ludzie dzwonią. O! Ale będzie rybka na zakończenie, myślę, tego fajnego materiału. Tym razem lustrzeń. I już jest nasz. Ale patologiczne podbieranie. Niestety z tym jest problem dosyć często u mnie. Ale mam rybkę. Także prezentacja będzie. Tak więc będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem na śmierć, że się podobało. Kolejny raz na metodzie, kolejny raz fajne rzeczy, myślę, bardzo proste, takie prawdziwe, proste podejście, bo to trzeba powiedzieć sobie. Podajniki nowe wytestowałem, bo to zawsze coś ciekawego trzeba ze sobą wziąć, coś pokazać. Oczywiście ogólnie te to są chyba medium, ja teraz nie pamiętam. Medium mi się nie sprawdziły, a te duże mi się sprawdziły, ale to na Sączkowie jest standard, bo tutaj jest troszeczkę mułu. Także tutaj nie można używać małych podajników. Nie wiem, jak pamiętacie jakieś odcinki starsze, gdzie tu byliśmy z Piotrem, on łowił na mini. No i nie łowił, założył duży i zaczął łowić. Także to jest obowiązkowo tutaj i na innych pewnie łowiskach, gdzie ten muł występuje. I co? Fajnie połowione. Jeden przypon dał radę, się cieszę, bo się tak zmartwiłem, słuchajcie, jak zapomniałem tego pudełka, że to będzie lipa, coś by się stało, gdzieś jakiś zaczep, coś, no i nie mamy jak łowić bez przyponów, ale z jednym jakoś tam się udało to po prostu ograć dzisiaj. Bardzo jestem zadowolony, podobało mi się, widzicie, piękna pogoda, trzeba korzystać jeszcze z ostatków tej ciepłoty, bo zaraz się zrobi zimno i zaczną się polowania, będzie ciekawie. Obserwujcie kanał, obserwujcie grupę, profil, bo szykują się fajne rzeczy, będą ciekawe takie zawody online, będzie polowanie na medalową płoć, to na pewno będzie się działo. Także nie zwalniamy tempa, lecimy dalej z tematami. Zapraszam do innych filmów, do subskrypcji, bo niektórzy nie subskrybują, do łapeczek, do komentarzy i tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć.